Opowiedzcie mi trochę, jak wyglądały wasze ferie, ten pierwszy tydzień tutaj w szkole? Moje wakacje wyglądały bardzo super, bo wreszcie mogłam zobaczyć się z moją siostrą cioteczną i za 4 miesiące urodzi mi się brat cioteczny. Wow, to super. A jak wyglądały tutaj te zajęcia? Było bardzo fajne. A co szczególnego będziecie pamiętać po tych zajęciach? Na pewno mydełka. Robienie mydełka? To powiedzcie mi teraz taki krótki instruktaż, jak się takie mydełko robi? Jak to było? Trzeba było mieć jakąś masę, barwnik i mieliśmy jeszcze jakieś zapachy. Mhm. I będziecie coś takiego robić w domu z rodzicami? Tak. No jeśli będziemy mieć rzeczy do tego. Aha. Ale to jest proste do wykonania? No tak, tylko trzeba być ostrożnym. Lubię spędzać ferie zimowe z kolegami. Przez ten tydzień robiliśmy slajmy. Drugi tydzień będę spędzał jeżdżąc na sankach i lepić bałwany. Lubię spędzać ferie z moim bratem Oliwierem. Lubię też spędzać ferie z całą klasą. No i lubię lepić z moim bratem Oliwierem bałwana. Które zajęcia były takie ciekawe? Co robiłyście na tych zajęciach? Slajmy. Było spotkanie z panem policjantem. Aha. Ciekawe spotkanie? Tak. A czego się dowiedziałaś podczas tego spotkania? Że nie wolno rozmawiać z obcymi. Tak, bardzo fajnie. Byliśmy na dworze. Robiliśmy na przykład masę solną i te mydełka. Aha. Malowaliśmy rzeczy z masy solnej, które ulepiliśmy. A potem je malowaliśmy farbami. W domu nie byłoby tak ciekawie? Chyba nie. A jak drugi tydzień spędzicie? Będę na dworze się bawić. Zorganizowaliśmy ferie dla naszych uczniów, dla uczniów dwunastki, zgodnie z wytycznymi klasy 1-4. Uczniowie z tych klas mieli możliwość wzięcia udziału w takich zajęciach. Są to przede wszystkim zajęcia plastyczne, plastyczno-techniczne, zajęcia sportowe. Grają dzieci w gry planszowe, bardzo kreatywnie spędzają czas. Jest również z nimi pani psycholog, która rozmawia, wspiera, pyta, jak się czują, jak ten czas w ich życiu przebiegał, czas pandemii i zdalnego nauczania. Właśnie to jest taki czas wyjątkowy, bo te dzieci mogły przyjść do szkoły, a tak naprawdę jednak to nauczanie jest ciągle zdalne. Mamy nadzieję, że to się zmieni, że być może uda nam się w końcu z dziećmi spotkać w szkole. Nauczanie zdalne stało się wyzwaniem, ale też i codziennością w naszym życiu, w naszej społeczności szkolnej. Wierzymy, że jak najszybciej uda się dzieciom wrócić do szkoły. Miło się słyszy, gdy takie dziecko opowiada, że fajnie, bo po 4 miesiącach spotkało się ze swoją kuzynką. Bardzo się cieszą dzieci, że się ze sobą widzą. Brakowało im tego niesamowicie i przede wszystkim są zadowolone z tej pracy w grupie rówieśniczej. Oczywiście w reżimie sanitarnym i z dystansem, chociaż naprawdę to jest bardzo trudne, bo dzieci się do siebie garną, dzieci się ze sobą chcą bawić i dzieci są ze sobą szczęśliwe.